No i witam w czwartek, choć coś czuję, że to będą ostatnie podsumowania tego programu, bo nikt poza mną go nie ogląda, a ja powiem wam, że się wkręciłam, wręcz nawet jestem ciekawa, co będzie dalej. Czy to możliwe, że jestem jedynym widzem programu Farma na Polsacie? Oglądalność szacują na jeden? W każdym razie dzisiaj wrzucono 9 odcinek, który wyemitują dzisiaj o 25 w Polsacie, ale ja już go oglądałam, bo nie mam telewizora, a był to odcinek nominacji. I tutaj jak zwykle produkcja zaskoczyła. Nastroju nie poprawiał uczestnikom fakt, że nadal byli przywiązani i że w takim stanie nie spało im się za dobrze. Zadowoleni byli jedynie Gosia i Lolek, którzy wyspali się wręcz lepiej niż zwykle. Znacznie w gorszej kondycji była farmerka tygodnia Monika, bo zima całą noc chrapał. Nie mogła więc nacieszyć się swoim wielkim łożem i większości nocy nie przespała. Monika musiała też rano na nowo rozdzielić zadania, z racji sznuru włączących uczestników. Nikt jednak nie śmiał kwestionować nowego przydziału, bo to był dzień nominacji, a nominował farmer tygodnia. Ich ciężko wywalczone kury, przez które byli teraz związani, nie zniosły przez noc ani jednego jajka. Powinni zgłosić reklamację do rolnika Szymona, że te kury są ewidentnie popsute. Kuba i Karol debatowali, czy jak wyrzucą Izę, to Marta odejdzie z programu sama. Uznali też, że jak kury nie zaczną znosić jaj, to będą jeść codziennie po jednej kurze, a na gnatach robić rosół, co też w pełni zaspokoi ich głód i być może im wystarczy im dwóm do końca programu. Co prawda kłóciło się to trochę z główną zasadą programu, że mają nie krzywdzić zwierząt, ale nikt nie kwapił się im tego wytłumaczyć. Przy śniadaniu wszyscy jako bonus dostali do posiłku włosy Izy, które dosyć mocno rozzłościły Monikę, bo przyznała, że już zwracała Izie uwagę, żeby związywała w kuchni swoje długie kudły. Sanepid to by im zaraz zamknął ten kicimęcik. Iza zaczynała podpadać coraz bardziej. Po śniadaniu Monika odczytała list, w którym przekazano im nowe zadanie polegające na ukiszeniu kapusty staropolską metodą, która miała być opisana w księdze farmy. Było to oczywiście ugniatanie stopami. Kapusta i beczki już na nich czekały na zewnątrz. Przeczytali komisyjny przepis księgi farmy, jednak były nieścisłości co do wykonania zadania. Najwięcej do powiedzenia miała oczywiście Marta, która standardowo zrozumiała list inaczej niż cała reszta, czym zirytowała grupę w dniu nominacji. A niby ma się za taką inteligentną, a nie wie, że to był najmniej odpowiedni dzień na takie rzeczy. Jakoś Da Costa chodził od rana na placach, żeby nikogo nie wkurzyć. Tomek próbował do niej dotrzeć, ale się poddał, mówiąc, że się z nią nie zgadza. Przez niezgodności wykonanie zadania tylko się odwlekało. Jako, że miał w tym brać udział każdy, to każdy uznał, że zaczyna ktoś inny i w końcu nikt nie zaczął. Aż w końcu Monika się wkurzyła i zarządziła, że Kinga z Rafałem oraz Kuba z Karolem mają zacząć kiszenie. Zarówno Kubę, jak i Kingę zaczęła łapać depresja ze względu na bycie związanym. Zdecydowanie taki brak niezależności nie był w ich stylu i naprzykrzali się swoim drugim końcom liny. Kuba i Karol szatkowali jako pierwsi, ale udało im się jedynie poszatkować palec Kuby. Karol śpiewając wskoczył do beczki i gniótł stopami kapustę. Tymczasem Kuba był już na skraju wytrzymałości. Później 6 osób niosło jedną beczkę do kuchni. I nagle, ni stąd ni zowąd pojawiła się Ilona, wołając wszystkich pod kurnik. Zawadzka Ilona, bo nagle pojawiły się aż 2 prowadzące, pytały, czego nauczyli się będąc związani, a uczestnicy kolejno wymieniali jakieś bzdety. Wolność okazała się być nagrodą za ukiszenie kapusty, więc można powiedzieć, że jej w sporym stopniu zawdzięczali ją Karolowi. Po radości z zerwanych więzów prowadzący zaprosiły ekipę pod wiatę na nominację. Część zdarzyła się nawet przebrać w odświętne ciuchy, choć może łatwiej powiedzieć, że w ogóle się przebrali, bo przecież przez sznurek byli drugi dzień w tym samym. Da Costa przypomniał Marcie, że kilkukrotnie wspominała, że chce odejść, ale ona odebrała to jako afront i przyznała, że to ona wykopie go z programu. Na co Karol zaczął się tłumaczyć, że on przecież nie ma z nikim kosy.
i pomyśleć, że kilka dni wcześniej zawiązywali sojusze, po których już nie było śladu. Pod wiatą Monika immunitet zostawiła dla siebie, a nominowała Małgorzatę, nawet używając jej pełnego imienia, żeby było podnioślej. Uargumentowała to tym, że to właśnie ją zna najmniej. Gosia jako swoją przeciwniczkę w pojedynku wskazała Martę, czym zaskoczyła niemalże wszystkich, bo tym wyborem strzeliła sobie w stopę i niemalże przekreśliła swoją wygraną. Wszyscy bowiem wiedzieli, że Marta to twarda zawodniczka i skór tanio nie sprzeda. Później w rozmowach z innymi dopiero zrozumiała, jaki błąd popełniła, wybierając Martę zamiast Izę, ale generalnie myślenie to nie jest jej mocna strona. W każdym razie prowadzące poprosiły Martę o wybranie trzeciej osoby i tą osobą okazała się oczywiście Kinga. Tym samym Marta była o krok do usunięcia z nienawidzonych przez Kitchen Gang dziewczyn. Kinga i Gosia przyznały, że bardzo chciałyby zostać w programie, zaś Marta nonszalancko stwierdziła, że ona nie ma parcia, co oczywiście nie oznaczało, że da im wygrać. O nie, nie, nic bardziej mylnego. Odchodząc z zawadzka rzuciła tekstem, że to nie wszystkie niespodzianki dotyczące pojedynku. I faktycznie w zwiastunie odcinka pokazano, że Kinga wybierze czwartą osobę do pojedynku. Znając Kingę będzie to Iza, także jutrzejszy odcinek będzie ciekawym, bo nie wiadomo ile finalnie osób wyrzucą z programu. Tymczasem jednak Marta wyznała, że planuje pokazać dziewczynom różnicę pomiędzy prawdziwą pracą, a tym co robią one. Zima wyznał, że chętnie zagłosowałby na Martę, żeby ulżyć jej cierpieniom. Gosia zaś trafiła na obgadywanie jej w kuchni i kazała kobietom się wzajemnie nie uciszać, bo wie, że chcą, żeby odpadła. Po jej wyjściu dyskutowały na czele z Moniką, że Kinga w przeciwieństwie do Gosi ma jej swoje zdanie, dlatego wybranie Gosi było słuszną decyzją. Kinga zaś wyznała Kubie i Tomkowi, że tata wróżył jej odpadnięcie po 2 dniach, a ona nadal tam była. Choć wszyscy widzieli chemię między Kingą i Kubą, on zapewniał, że traktuje ją jako młodszą siostrę. Wieczorem wszyscy urządzili sobie kalambury, a prowadzącym został Zima. Według Moniki Marta stawała się bardziej otwarta i zintegrowana z grupą, choć poza nią absolutnie nikt tego nie dostrzegał. Nie wiem czemu, ale Marta wygląda tak, jakby była ciągle brudna i brzydko pachniała. Nie wiem czy ktoś z was ma jeszcze takie wrażenie. Niemniej jednak na kalamburach bawiła się świetnie, jak i cała reszta. Już po zabawie część jeszcze śpiewała i tańczyła. Za to Kinga i Kuba siedzieli z boku, a chłopak pocieszał Kingę, która zaczynała się stresować. Chociaż ich rozmowy coraz bardziej zaczynały wyglądać na flirt, to nadal zapewniali, że są dla siebie jak rodzeństwo. Pożyjemy i zobaczymy. W zwiastunie pokazano, że pojedynek będzie polegał na sprawności fizycznej, co nie daje dużych szans Kindze. Chociaż kto wie, Gosia coś tam ciągle ćwiczy koło domu, więc może akurat się wykaże. Nie pokazano także, kogo wybierze Kinga, ale słychać było, że będzie to kobieta, bo prowadzące określiły ją mianem uczestniczki. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś jeszcze to ogląda, czy serio tylko ja, bo zaczynam się nad tym poważnie zastanawiać. Bye bye.